Kafelka się stała stowarzyszeniem, to było już parę lat temu, to ja byłam na takim spotkaniu założycielskim, znaczy na spotkaniu właśnie stowarzyszeniowym. To jest od tamtej pory bardzo się, przepisy prawne się zmieniły i kafelka mogła występować, składać wnioski i może sama prowadzić projekty, sama te projekty rozliczać. I to ma takie, taka wygoda jest dla kafejki, ale przez to, że te projekty mamy i musimy tymi projektami się zajmować, te projekty rozliczać, to jest też więcej osób potrzebnych i właśnie ja mam taką funkcję, zajmuję się rozliczaniem projektów, czyli od strony finansowej rozliczam te projekty. Ja pracuję od 3 lat, zajmuję się rozliczaniem projektów i od tamtej pory liczba projektów, można powiedzieć, że się podwoiła. Mamy 2 duże projekty, które właśnie finansują nam tak częściowo miejsca pracy, ale jeszcze dużo takich małych projektów, które nie są całoroczne, które tylko przez parę miesięcy rozliczamy i w zasadzie cały czas ubiegamy się o nowe projekty. Te projekty są zawsze ograniczone. To są po prostu projekty maksymalnie roczne. Ale teraz mamy chyba 5 czy 6 projektów, które rozliczamy na bieżąco. Tak, tutaj właśnie, gdzie jestem, to jest moje miejsce, tak zwany kącik biurowy. W pobliżu znajdują się wszystkie urządzenia, które potrzebuję. To jest właśnie drukarka i skaner. Tutaj jest szafka ze wszystkimi segregatorami. Tu jest właśnie buchhaltung z roku 19, z 20, z 21. Także mam tutaj wszystko w pobliżu. Oprócz tego tutaj za mną też jest szafka, z której różne inne papiery, które potrzebuję, znajdują się tutaj. Także wszystko mam tu w pobliżu. Przeważnie siedzę w tym miejscu i właśnie z tego miejsca pracuję zawsze. I tutaj mogę dokonywać przelewów, mogę wydrukować, mogę wszystko zeskanować. Także mam wszystko na wyciągnięcie ręki. To znaczy w kafejce to na bieżąco konsultuję wszystko z Agatą. Ale te sprawy finansowe, to w zasadzie ja jestem odpowiedzialna za to. W kafejce nie ma nikogo, ale tak ogólnie jak projekt rozliczyć, jak przebiega wszystko, to jest zawsze, konsultuję zawsze z Agatą. Także we dwie ustalamy to wszystko. Najbardziej lubię, jak jest projekt zakończony, jak już w zasadzie wszystko dobrze się udało, wszystko udało się rozliczyć, tak jak zaplanowaliśmy. To jest właśnie takie największe satysfakcje mam z tego, że to wszystko tak się udało właśnie. Bo to często jest tak, że jak zaczynamy projekt, to właściwie nie wiemy, czy nam się to uda. Często zmiany są w trakcie projektu, musimy zrobić koszty, przeznaczyć na inne rzeczy. Są też teraz jest sytuacja pandemia. Też inaczej musieliśmy te projekty przeprowadzać, ale jak już nam się uda rozliczyć, to już jest wtedy właśnie największa satysfakcja i to naprawdę sprawia przyjemność i wiem, że opłacało się to robić.